SK Info. Zdaniem sądu, niezależnie od konfliktu, który był między małżonkami, nie można przypisać oskarżonemu działania z premedytacją, a więc tego, że przyjeżdżając na miejsce zdarzenia, przyjechał po to, aby swoją żonę zabić, co nie zmienia faktu, że działał z zamiarem nagłym pozbawienia życia swojej małżonki. W toku postępowania próbowaliśmy rozstrzygnąć również kwestię, czy mieliśmy do czynienia z silnym wzburzeniem usprawiedliwionym okolicznościami, co niewątpliwie miałoby wpływ na kwalifikację prawną i wymiar kary, obniżając znacząco tenże wymiar. Kwestia związana z silnym wzburzeniem jest kwestią ściśle medyczną, psychiatryczną. Wypowiadali się w tej kwestii biegli psychiatrzy, którzy nie stwierdzili, aby w odniesieniu do oskarżonego można było mówić o silnym wzburzeniu uzasadniającym przyjęcie afektu w rozumieniu prawa karnego. Spowodował również zgon nienarodzonego płodu, ale należy to podkreślić z całą stanowczością, że z punktu widzenia prawa karnego oskarżony nie może ponosić za to odpowiedzialności. Nie ma bowiem żadnych dowodów wskazujących na to, że oskarżony wiedział o tym, że jego żona jest w ciąży. Uznaje za winnego tego, że w dniu 20 lutego 2018 roku w Lublinie, działając w bezpośrednim zamiarze pozbawienia życia swojej żony, doprowadził do jej śmierci w ten sposób, że kilkukrotnie uderzył ją bliżej nieokreślonym narzędziem tempokrawędzistym w głowę i za to skazuje go zaś na mocy artykułu 148 paragraf 1 Kodeksu karnego, wymierza mu karę 15 lat pozbawienia wolności. Uważam, że mój klient działał w afekcie i kwalifikacja tego jego czynu powinna być prawidłowa z artykułu 148 paragraf 4 Kodeksu karnego i wymierza mu określonej kary, ponieważ on dopuścił się tego czynu, ale działał tylko i wyłącznie w afekcie. Będzie apelacja, będziemy składali wnioski o powołanie nowych biegłych. SK Info.